prezes klubu ZSMS Poznań, UKSZ SMS Poznań. Jak to się podziało, kiedy klub powstał? Skąd był pomysł? Klub powstał w 2007 roku po odejściu moim i większości dziewczyn z sekcji AZS UAWF-u Poznań. W Szkole Mistrzostwa Sportowego został założony właśnie UKSZ SMS. No i od tego czasu gramy praktycznie we wszystkich kategoriach młodzieżowych. Graliśmy w trzeciej lidze, obecnie gramy na poziomie centralnym w rozgrywkach drugoligowych. Skąd prowadzicie nabór? Bo macie zarówno mini siatkówkę, młodziczkę, kadetkę, juniorkę, była trzecia liga, jest druga liga. Czy to tak od początku, od tego 2007 roku było, że od mini siatkówki do drugiej ligi? Nie, na samym początku prowadziliśmy działalność głównie opartą o sekcję kadetek, juniorek. Te dziewczyny grały gdzieś na poziomie trzeciej ligi. Wtedy jeszcze w Wielkopolsce była trzecia Liga A i trzecia Liga B. No ale potem staraliśmy się gdzieś tam rozwijać coraz bardziej tutaj działalność. Współpracujemy na przykład ze Szkołą 53, gdzie mamy klasy sportowe już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W momencie, gdy zlikwidowano gimnazja, troszkę nam to utrudniło działalność, ponieważ mamy w tej chwili dziewczyny tylko 4 lata w szkole. Jest przez to skrócony okres treningu u nas. No i w związku z tym musimy gdzieś tam szukać współpracy ze szkołami podstawowymi. Największe sukcesy klubu? No, największe sukcesy mam nadzieję, że jeszcze przed nami, a tak sięgając do historii, to w 2010 roku 4. miejsce w Mistrzostwach Polski kadetek, w 2016 roku 6. miejsce w Mistrzostwach Polski juniorek. Praktycznie od wielu lat gdzieś tam klub liczy się w rozgrywkach młodzieżowych. W województwie wychodzimy na szczebel centralny, tam również z powodzeniem dziewczęta rywalizowały. Ostatnie sezony troszkę słabsze z różnych względów, ale uważam, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby wrócić do dobrych tradycji. W ubiegłym sezonie wasze juniorki grały w Mistrzostwach Polski juniorek. Niewiele brakło, abyście awansowali do połówek. Tak, no gdzieś tam wyszedł taki troszkę dziwny turniej w Rzeszowie. Czarnym koniem okazał się zespół Awi Świdnik, na którym linię stawiał. No i tam niewiele brakowało faktycznie, żeby wygrać z nimi mecz i awansować do półfinału. To świadczy tylko o tym, że tutaj Wielkopolska naprawdę jest bardzo mocna obecnie. Jeżeli zespół z czwartego miejsca, bo my z czwartego miejsca wychodziliśmy, gdzieś tam no, bije się mocno o ten półfinał, to znaczy, że no, województwo jest mocne. W poprzednich latach też tam dochodziliśmy do półfinału, taki 2 lata temu chyba bardzo mocny półfinał w Stężycy, gdzie dwa zespoły z pierwszej czwórki, potem w finałach Mistrzostw Polski. No, ale uważam, że w tym roku również jesteśmy w stanie, jeżeli gdzieś tam wyjdziemy na szczebel centralny, to trochę namieszać. Spod pana ręki wyszło kilka znanych już grających w kadrze zawodniczek. Możemy się chwalić tutaj. Znaczy spod mojej ręki, no na pewno gdzieś tam na jakimś etapie te dziewczyny trenowały u mnie. Tak na dobrą sprawę taką wychowanką prawdziwą to jest Roxana Brzuska, Roxana Bers, która gdzieś tam u nas zaczynała od podstaw. Natomiast gdzieś tam no, przez te parę lat miałem okazję i przyjemność współpracować czy tam z Agnieszką Konkoleską, czy z Marysią Stencel, z Martą Biedziak, Jagodą Gruszczyńską, Sylwią Kucharską, Pauliną Stroiwą.
To tak tylko na bieżąco kilka nazwisk, które gdzieś przewijają się przez parkiety pierwszoligowe, ekstraklasowe. No a niektóre dziewczyny dobijają się skutecznie do kadry Polski nawet. Czy jakiś kontakt z tymi dziewczynami jest? One przyjeżdżają, żeby wspierać jakoś młodsze siatkarki? Znaczy kontakt ja mam osobisty, no, ciężko gdzieś, żeby one przyjeżdżały, bo jeżeli są czynnymi zawodniczkami, to na bieżąco one też mają swoje rozgrywki i ciężko gdzieś tam znaleźć chwilę wolnego czasu. A nawet jak znajdą ten wolny czas, to jest zrozumiałe, że wolą go poświęcić na odpoczynek, na spotkanie z rodzinami. Ale w kontakcie jestem. Sympatyczne jest to, że gdzieś tam mamy ten kontakt nie tylko na linii zawodowej, ale też prywatnej. Gdzieś tam no nawet informacje takie z życia prywatnego często do mnie docierają od nich i to jest sympatyczne, że pamiętają o tym. Ile obecnie w chwili obecnej dzieciaków, dziewczynek, bo mówimy o tym, że klub jest typowo kobiecy, ile w tej chwili dzieciaków przynależy do klubu i jakie to są grupy wiekowe, w jakich rozgrywkach biorą udział? Znaczy w tej chwili mamy zespół młodziczek, kadetek, juniorek i zespół drugoligowy. Tam troszkę jest takiego wspomagania. Dziewczyny młodsze często wspomagają starsze w danej kategorii wiekowej. W tych rozgrywkach młodzieżowych i seniorskich łącznie mamy prawie 50 zawodniczek zgłoszonych, reszta, czyli też gdzieś około 50. Są to dzieci trenujące w grupach mini siatkówki. A skąd prowadzicie nabór? Bo to współpracujecie, mówił pan, ze szkołą SP 53. Czy to jest jedyny nabór, czy jeszcze gdzieś się rozglądacie po innych szkołach? To na pewno szukamy gdzieś dzieci. No tam w SP 53 mamy klasy sportowe i to zawsze łatwiej i zwerbować dzieci do szkoły, jeżeli tam nauczyciel, trener ma z nimi jakiś bezpośredni kontakt w szkole. Niemniej jednak na zajęcia tam zapraszane też są dzieci z innych szkół i to wcale nie przeszkadza, że dziecko jest w innej szkole, żeby nie móc trenować u nas. Jakie macie cele na ten sezon? Wyznaczyliście sobie, że młodziczka musi osiągnąć to, kadetka to, juniorka to? Młodziczki to zespół oparty na roczniku 2.8, czyli tak naprawdę jest to młodsza młodziczka. One gdzieś tam zdobywają doświadczenia. Chciałbym, żeby w przyszłym roku powalczyły tu o finał wojewódzki i powalczyły o wyjście do rozgrywek centralnych. Kadetka jest w tej chwili przed półfinałem Mistrzostw Wielkopolski. W najbliższą niedzielę gramy w Szamotułach turniej półfinałowy, gdzie rywalami będzie zespół z Szamotu. No i zwycięzca dzisiejszego spotkania pomiędzy UKZPS-em Kościan i SPS-em Wolej Piła. No, zwycięzca tego turnieju awansuje do rozgrywek finałowych, które są za 2 tygodnie i będzie się biło medale. W tym roku również w kadetkach mamy sytuację taką, że wszyscy finaliści awansują z automatu do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Także awans do tego finału otwiera drogę właśnie do grania na szczeblu centralnym. Juniorka niestety nie weszła nam do finału, ale wysokie miejsce w rankingu, bo pierwsze miejsce w rankingu juniorek w Polsce naszego województwa powoduje, że 4 zespoły awansują z automatu. No a jeżeli zdobędziemy 5. miejsce, o które będziemy walczyli też z SPS-em Wolej Piła, to może otworzy się szansa do tego, żeby z 5. miejsca również wyjść do rozgrywek centralnych i powalczyć o jak najlepszy wynik. Dodatkowo zespół juniorsko-seniorski gra w drugiej lidze. Zostały nam jeszcze 4 kolejki spotkań. Wydaje mi się, że no, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że zespół się utrzymał. Mamy 7 punktów przewagi nad zespołem z Polic. Celem tego zespołu było na pewno utrzymanie się w rozgrywkach. Jeżeli to zrealizują, no to cel zostanie osiągnięty.
A jak wygląda kwestia u was w klubie kibiców? Czy rodzice wspierają dzieciaki, czy partnerzy dziewczyn przychodzą na mecze? Jak wygląda taki fan klub? To znaczy jest grupa rodziców, którzy bardzo aktywnie uczestniczą, jeżdżą na mecze, gdzieś tam, jeżeli mecze są u nas, to też uczestniczą w tych spotkaniach. Gdzieś tam nie zostało to jeszcze zorganizowane formalnie w takiej formie grupy czy klubu kibica, ale na pewno dziewczyny to wsparcie z trybun mają. Natomiast no, frekwencja jest różna, też w dużej mierze uzależniona od sytuacji covidowej. Nie wszystkie mecze można było rozgrywać w ostatnim czasie z udziałem publiczności. No ale jeżeli jest taka możliwość, to spora grupa kibiców się u nas na hali pojawia. A jak ze sponsorami? Bo w głównej mierze jesteście finansowani przez miasto. Czy są również inni sponsorzy? Na które rozgrywki najwięcej pieniędzy potrzeba? Na pewno najwięcej kosztują rozgrywki drugoligowe. To największe wyjazdy, największe koszty sędziowskie. No i tak jak pani powiedziała, tutaj głównym naszym sponsorem jest miasto Poznań. To życzymy sukcesów, bo jest szansa jeszcze, żeby juniorka weszła do finału. W jakim przypadku to się może wydarzyć? Kadetka może wejść do finału, tak. No trzeba wygrać ten turniej półfinałowy. Jest to rozgrywane w formie trójmeczu. Zespoły grają mecze trzysetowe, bez względu na wynik, trzy sety. No, musimy w tej stawce okazać się najlepsi. Jeżeli tak się okaże, no to wejdziemy do finału. Ale mówimy również o juniorce. Juniorka nie weszła do finału Wielkopolski, ale jest jeszcze jakaś szansa, że być może zagra w rozgrywkach na szczeblu Polski. Tak, no od wielu lat jest zawsze taka sytuacja, że z różnych województw nie zgłaszają się wszystkie zespoły. Wówczas jeżeli są zespoły zainteresowane graniem na tym poziomie, PZPS na drodze losowania przydaje takie dzikie karty, tak? No i na to liczymy. Czy to znaczy, że z całej Polski zgłaszają się piąte miejsca czy czwarte miejsca, w zależności od województwa, które aspirują do tego, żeby grać w ćwierćfinałach, i przypuśćmy, zgłasza się 10, a jest dolosowywanych 4? Czy tak to wygląda? Tak, no to różnie wygląda, jeżeli chodzi o ilość zespołów, tak, które się zgłaszają, o ilość wolnych miejsc, ale wiadomo, że no, siła siatkówki żeńskiej w całej Polsce nie jest równa. Są województwa bardzo mocne, gdzie zespoły mają, jakby to powiedzieć, bardzo mocno rozbudowany system rozgrywek o awans, nawet do finałów wojewódzkich. A są zespoły, gdzie są województwa, gdzie jest na przykład jeden mocny zespół, reszta to już zespoły słabsze. I nie zawsze te słabsze zespoły chcą wydawać pieniądze na to, żeby jechać gdzieś na drugi koniec Polski i grać bez jakiejś większej szansy sukcesu. No i często się nie zgłaszają po prostu do tych rozgrywek. I to stwarza możliwość właśnie gdzieś tam uzyskania takiego awansu nawet z czwartego czy piątego miejsca. Jak postrzegacie teraz siebie w rozgrywkach młodzieżowych i seniorskich w Wielkopolsce? Bo pojawiły się od paru lat dwa mocne kluby, Energetyk Szamotuły. Czy wy postrzegacie siebie jako trzeci klub? Czy ktoś jeszcze jest obok? Przede wszystkim zapomniała pani o Kaliszu, który tutaj od kilku lat dominuje rozgrywki w Wielkopolsce. Według mnie to w tej chwili właśnie te dwa najmocniejsze kluby to Kalisz i Energetyk. Są to kluby, gdzie jest oprócz wsparcia miasta też wsparcie sponsorów. Mają na to środki, żeby pozyskiwać zawodniczki. Robią dobrą robotę, no i mają tutaj w tym momencie, powiedzmy, dominującą rolę. Gdzieś tam Szamotuły próbują dołączyć do tej dwójki. No, a my będziemy starali się im to przeszkodzić.
To niech klub się rozwija. Miejmy kolejne reprezentantki Polski pochodzące z Poznania z ZSMS-u. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.